Cholera jasna. Znowu to robią. Znowu robią ten sam błąd. Popełniają ten sam błąd. I robią to samo, co nam zrobili na Werdańsku, na, na Kalderze i, i w pierwszym sezonie War, Warzone 1. Co tu się dzieje? Co oni mają w głowach? Cześć, dla tych co nie wiedzą. Daniel z tej strony. Ja się staram na tym kanale być bardzo pozytywny w kierunku Warzone. Dawać wam dobre rady, dobre gameplaye, fajne buildy do broni. Ogólnie się fajnie bawimy na streamach. Staram się nie narzekać. Ale słuchajcie. W tym przypadku ja osobiście straciłem już cierpliwość i niestety ochotę do grania w tą grę, zresztą zauważyliście to na moich ostatnich streamach. Po pierwsze, moja cierpliwość już się wyczerpała praktycznie kompletnie, po drugie tych streamów jest mniej, po trzecie, jak już są streamy, to gram brankedy. Ostatnio zainteresowałem się rankedami, nigdy w życiu nie grałem rankedy, nic na tych rankedach większego nie osiągnąłem. Teraz zacząłem faktycznie w nie grać, bo tam po pierwsze spotkam mniej cheaterów, którzy przynajmniej nie lagują mi serwera. Po drugie, tam są zbalansowane bronie, które nie są zbyt mocne. Po trzecie, dostaję jakąś nagrodę za to, że wygrywam, i karę za to, że też przegrywam. Jest ogólnie całkiem spoko na tych rankedach. Pod warunkiem, że ma się całkiem fajny, ogarnięty team. Więc aktualnie sobie siedzę na rankedach, ponieważ od Warzona dwójki mam przerwę. I nie tylko ja mam tą przerwę i to są nie tylko moje odczucia. A w tym filmie niestety powiemy sobie wszystko, co jest nie tak z warzonem. A dlaczego? Bo pewnie Ty teraz piszesz, ale Daniel, ty przecież nadziejasz. Jak Ci się gra nie podoba, to po prostu graj w coś innego. No i tak też robię, gram w coś innego. Problem w tym, że z braku lepszego słowa. Kocham tą grę, kochamy tę grę, lubimy tą grę, uwielbiamy grać w Wardona. i chcielibyśmy grać tą grę jak najwięcej się da, chcielibyśmy dla tej gry jak najlepiej, chcielibyśmy nawet czasem wydać ścianą na tą grę, ale nam na to nie pozwalają, bo wydając pieniądze na tą grę wiemy, że przyczyniamy się do tego, żeby tą grę jeszcze bardziej niszczyli i to jest smutne. Dobra, teraz się troszeczkę uspokoję i... Przeanalizujmy sobie, co jest nie tak z tą grą, bo mi osobiście odechciało się ostatnio grać w Warzona, niezależnie od tego, czy to jest wyspa, na wyspie jest jeszcze gorzej, czy też Almazra. Dlaczego? Mamy parę powodów. Po pierwsze, przede wszystkim, przynajmniej dla mnie, lagujące się serwery. Co tu się dzieje? Ja nie wiem, czy to jest jakieś studio, które ma budżet 1000 dolarów na rok, żeby wyprodukować jakieś solidne serwery. Czy to jest AAA studio, które może nam dostarczyć jakieś solidne serwery? O co w tym wszystkim chodzi, że lagują się serwery? Niezależnie od tego, jak że cheaterze są, bo to już zaraz do tego przejdę, już o tym mówiłem. Ale serwery same w sobie są do kitu. I też poniekąd prawdopodobnie winę za to odpowiada skill-based matchmaking, ponieważ tutaj. Sytuacja wygląda w ten sposób, że nie, nie ładujecie do, do lokalizacji, czy tam serwera, który jest najbliżej ciebie, żeby dać ci jak największe, najlepsze doświadczenie rozgrywki, żeby gra była płynna, żebyś miał jak najniższy ping i żeby było fajnie. Nie, możecie dać gdzieś do Narni, ponieważ twoje umiejętności tej czy tamtej grze były zbyt dobre i teraz nie może Ci iść zbyt dobrze, dlatego damy Ci lagujący się serwer. Jak wygrasz, super, damy Ci jeszcze gorszy serwer w następnym meczu. Tak to mniej więcej wygląda, ponieważ jeszcze dalej będziesz musiał polecieć. Niestety tak to jest, skill-based matchmaking ma swoje parę plusów i dużo minusów. Zresztą to już jest dyskusja na inny temat. Wiadomo, wszyscy tutaj zaczną mówić, ale fair play, ja nie chcę grać z najlepszymi graczami na świecie, bo ja nic nie ugram. Rozumiem te podejście jak najbardziej. Mam pewne inne rozwiązania. Oczywiście, o których oni nie myślą, albo po prostu ignorują. Ale mimo wszystko, serwerami jest bałagan. Słuchajcie, ja bym nawet ja nie mam nic przeciwko skill-based matchmaking ogólnie. niech chcę, będzie ja mogę grać przeciwko spocencom, Mogę grać przeciwko najlepszym graczom na świecie. Ja mogę lądować na serwerach, gdzie jest Joewoo, Aiden, Huskers. Ja mogę lądować na serwerach, gdzie są najlepsi polscy gracze. Mnie to nie obchodzi. Mogę być od nich gorszy, ale błagam, niech mi to nie laguje. Nie gra mi działa tak, jak powinna działać. Ja rozumiem, że Warzone jest za darmo, ale to nadal nie jest wymówka. Kolejno, problem z cheaterami. Ja nie rozumiem. Ricochet był reklamowany przez cały czas, od samego początku, czy tam od samego początku Warzone 2, ale jeszcze na kalderze. Zbudowaliśmy rykosheta. Najlepszy i najdroższy antycheat, bla bla dupa. Nie działa. Albo specjalnie nie działa, były takie głosy, że specjalnie zmniejszyli ochronę czy to Co ja, oczywiście, w to nie wierzę, bo to byłoby bez sensu. Dlaczego by mieli to robić? Żeby co? Żeby nałapać tych cheaterów, zebrać dane i później panować? Nie wiem, może. Ja się na tym nie znam osobiście, ale nadal uważam, że to nie ma sensu. I tak samo nie ma sensu, jakby to, co ludzie mówią, że Activision bierze pieniądze od producentów cheatów za to, że oni mogą te cheaty udostępniać. To jest. Że te pieniądze są zbyt małe yy, i zbyt dużo Activision traci. Yy, żeby coś takiego w ogóle robić, więc wątpię szczerze mówiąc, że coś takiego jest, ale mimo wszystko cheaterów jest więcej. Są city, które są niewykrywalne przez rykoszeta, są cheaty, które lagują i kraszują serwery. Dwie najgorsze rzeczy, które mogą być. Po pierwsze, bo nie wiesz kogo zgłosić. Nie wiesz, kogo to jest wina. Po drugie, nawet na turniejach customowych coś takiego się dzieje, że ej, ja wiem, że ta drużyna wygrywa, ta drużyna ma na więcej punktów. Pa, crash, crash serwera. Pa, lagi. Może coś takiego być, więc cała scena w cudzysłowie esportowa Warzona, która nie istnieje, ponieważ zaraz o tym powiem. Szlak trafia, nie ma już fair play w Warzone. Zaraz też o tym powiem, bo to jest jeszcze większy problem fair play, oczywiście. Więc kolejna rzecz, która jest nie tak w tej grze. Dlaczego coś takiego się dzieje? Nie mam pojęcia. Dlaczego Activision, Raver Software, ktokolwiek jest odpowiedzialny za tą za tą grę, nie powie? Słuchajcie, wiemy, że aktualnie są małe problemy z serwerami. Badamy ten problem. Chcemy Wam pomóc. Cokolwiek powiedzcie nam, że wiecie, że mamy z tym problem i że chcecie nam pomóc grać fajnie. Grać fajnie. Chcecie w sensie czerpać przyjemność z grania w tą grę. Tego nie ma. Tego nie mówią. Po prostu. Ej, nowe patchnoty. Słuchajcie, dodaliśmy shotguna, który zabija szybciej niż. Przeciętny czas reakcji człowieka, jak i czas reakcji człowieka, po prostu. A jeszcze naprawiliśmy ten bug, że w sklepie nie działała ta skórka, teraz już możecie ją kupić, bo działa. Kolejno, sezon drugi to był naprawdę dobry ruch, dobry krok w przód. Zresztą, sami w ankiecie zaznaczyliście zdecydowana większość z Was, że idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o Warzona, dwójkę. Jest naprawdę dobrze, ja się z tym zgadzam. Natomiast ja nie wiem, czy. Twórcy gry Warzona, Activision i cała ta Ferrina ma taki zwyczaj, żeby robić jeden krok w przód, żebyśmy się wszyscy cieszyli, a później dostajemy Partyzanta, przez którego idziemy trzy kroki w tył. Bo tak to aktualnie wygląda, ponieważ po tej aktualizacji dostaliśmy rzeczy, które kompletnie nie były po potrzebne w grze. Jak przykładowo dron z bombą. Po jaką cholerę jest to świństwo w tej grze? Kolejno, zakłócać BSP, bo tych BSP jest za dużo ogólnie na tej mapie, bo możemy kupić BSP na każdym kroku w sklepie. Dlatego zakłócać BSP jest bardzo, bardzo ważny w tej grze. Nie mam bladego pojęcia, po co dodali te rzeczy. Sklepy? Gdzie są sklepy? bo niby więcej sklepów, ale jednak w lokalizacjach, w których te sklepy powinny być, tak naprawdę nie ma. Nadal są w sytuacji, w której strefa się kończy na pewnym obszarze mapy i nie masz już sklepów. Kompletnie, nie masz okazji, żeby wykupić twoich kolegów. Bo o to mi w tu chodzi. Nie mówię, że masz siedzieć na sklepie w gazie, co jest kolejna rzecz, że sklepy się zamykają w gazie za szybko, bo to jest bez sensu. Bo co nie możesz. Po co mamy maski gazowe? Po co mamy złote maski? Żeby zagrać jakoś bardziej sprytnie? Może się poświęcić, wykupić trzech kumpli, którzy wylądują dalej, wezmą zrzut. Ochronią, ko nie wiem, coś, fajnie, rozgrywka, pomysły, nic. Wszystko wywalili z tej gry. Więc zmiany, które wprowadzili, były, spo były spoko. Natomiast kolejne zmiany, które wprowadzili, to ja nie mam pojęcia, co o nim myślą. Nie mam pojęcia, jaki jest ich cel w tej grze. Bo słuchajcie, ja wiem, co wy teraz powiecie. Bo wy spocuchy, bo wy streamerzy, bo wy gracze, którzy grają po 15 godzin dziennie... Wam się ta gra nie podoba, a my casuale, którzy wracamy z pracy w piątek, żeby wypić drinka i zrelaksować się, yy, teraz możemy... Nie, nie możecie. Bo wychodzi na to, że ta gra nie jest spocuch friendly. Ta gra nie ma skill gapu, dzięki któremu możesz mieć przewagę nad graczem przez to, że nauczysz się jakiejś mechaniki lub poświęcisz więcej czasu na trening. Nie ma czegoś takiego. I też ta gra wprowadza różne pierdoły, które też są niesprzyja niesprzyjające, niekorzystne dla casuali, ponieważ bądźmy szczerzy, lepszy gracz takiego casuala porobi 9 na 10 razy niezależnie od skill gapu. Zwłaszcza jeżeli dodajemy bronie, które mają TTK poniżej pół sekundy. Gdzie jest czas reakcji? Czas reakcji lepszego gracza jest 3 razy szybszy przynajmniej od czasu reakcji casuala który gra, powiedzmy, na telewizorze. Bo jak ktoś do ciebie strzela, to zanim ty się zorientujesz, że w ogóle ktoś do ciebie strzela, ciebie już nie ma. Czas reakcji z lepszego gracza jest troszeczkę lepszy, więc jest w stanie coś zrobić. Może się schować. Może. Nie mówiąc tutaj o obróceniu się i strzelaniu, ale może uda mu się schować i zmienić pozycję, jeżeli jest wystarczająco daleko. Więc nie mówcie mi, że ta gra jest dobra dla każuali, bo po prostu nie jest. Są inne rzeczy, które mogliby wprowadzić, żeby były lepsze dla casuali, którzy mogliby się zaadaptować do tej gry. I m.in. DMZ jest poniekąd dobrym pomysłem dla casuala, żeby mógł się zacząć uczyć. Grać w Warzona, jakby uczyć się mechaniki, mapy, rotacji itd. i tak dalej. Ale ta gra aktualnie nie jest friendly dla casuali, i nie jest friendly, czy tam nie sprzyja też osobom, które są lepsze. Ta gra nie wiadomo dla kogo jest tak naprawdę. Ta gra jest dla ludzi, którzy mają naprawdę stoicki spokój i cierpliwość. Większą cierpliwość niż ja kiedykolwiek miałem. O, aż spociłem już. I nie zrozumcie mnie tutaj źle. Ja nie chcę, żeby ta gra była tylko dobra dla swocęńców. Ja nie chcę, żeby, żeby osoby, które grają od czasu do czasu w tą grę, w ogóle nie czerpały żadnej przyjemności z grania w tą grę. Bo chciałbym. Chciałbym, żeby ta gra była fajna dla wszystkich. Natomiast uważam, że są lepsze sposoby na. Zorganizowanie tego wszystkiego. Zresztą nie tylko ja. Wielu. Graczy uważa, że są lepsze sposoby, oczywiście oni tego nie widzą. I nie mam pojęcia, jaki jest ich finalny cel. Ponieważ miało być tak, że Call of Duty miało być wypuszczane co dwa lata przynajmniej. Tak, żeby mieli więcej czasu na stworzenie dobrej gry, bez glitchy, bez bugów z dobrym kontentem. okazuje się, że w tym roku mamy nowe Call of Duty. Bo pieniążki muszą się zgadzać z bo Modern Warfare 2 było znowu boomem, bo znowu uwierzyliśmy im na słowo, że. Będzie inaczej. A jest inaczej? Nie jest inaczej. I jest znowu tak samo jak nie gorzej. Po pierwsze, jeżeli chodzi o content do e, multiplayera, pff, to wszystko leży. A jeżeli chodzi o Warzona, no to większość graczy już ma dosyć. Musi się zgłosić do psychiatryka na terapię po graniu w Warzona tak długo. Przepraszam bardzo, ale ja zawsze broniłem tej gry i starałem się widzieć plusy w tej grze. Aktualnie nie jestem w stanie tego po prostu zrobić. I tak, wczoraj dodałem filmik o najlepszych broniach. Bo jeżeli jest ktoś, kto jeszcze czerpie przyjemność z tej gry, z czego się bardzo cieszę, to chciałbym, żeby ta osoba miała jakiekolwiek szanse grania w tą grę. Chyba, że jesteś psycholem, który nadal ma, powiedzmy, honor w twoich oczach i grasz, powiedzmy, snajperką na scope. Spoko, jak najbardziej. Może na VPN nie ci się uda. Ale jeżeli chodzi o aktualny stan, ciężko, jest naprawdę ciężko. I nie tylko ja to widzę. I na całe szczęście grono... Można powiedzieć influencerów, można powiedzieć najlepszych graczy na świecie lub najlepszych i najbardziej znanych graczy na świecie, bo to, że ktoś jest najbardziej znany, nie oznacza, że jest najlepszy, ale mimo wszystko oni mają gigantyczny wpływ na to, co Activision, mówię Activision, czy ogólnie wszyscy, którzy dbają o Warzona i o całą, całą grę, zrobią z tą grą i jak reaguje społeczeństwo, bo fakt, jest część, która nawet posłucha ich i nic nie zrobi. Jest część, która uważa ich za cheaterów, ale jest zdecydowana większość osób, która ich słucha i faktycznie mówią, wiecie co, macie rację, mi się też ostatnio nie chce grać w tą grę. I skoro widzę, że taki powiedzmy Huskers, taki Joe, taki Aiden, taki ktokolwiek, którego Ty lubisz oglądać, ma dosyć grania w tą grę, to wydaje mi się, że wtedy zdajesz sobie sprawę, że hej, nie jestem dziwny, faktycznie z tą grą jest coś nie tak. Bo skoro osoba, która zbudowała swoją markę grając w tą grę i tak naprawdę kocha tą grę Kocha grać w tą grę, uwielbia grać w tą grę z braku lepszego słowa, po prostu gra w tą grę, bo naprawdę uwielbia spędzać czas grając w tą grę. Ma już jej dość. To coś jest nie tak. I przeczytajmy sobie parę z nich. Just for fun. Na przykład Joe Wow. I miss when you could build guns based on your playstyle. RIP the Strafe Speed era. Strafe Speed to jest szybkość poruszania się na boki w czasie celowania lub po prostu w czasie strzelania. Co oczywiście Twojemu przeciwnikowi utrudnia celowanie i śledzenie celu. I aktualnie, no, jest to po prostu znerfione. Co oznacza, że jest to osłabione. Co oznacza, że ułatwiamy grę słabszym graczom, którzy nie potrafią celować, i utrudniamy nam grę. No, nie. To jest po prostu skill gap. Kolejna rzecz, którą może... Bo ty nadal musisz celować, kiedy się poruszasz. To nie jest tak, że po prostu się poruszasz i strzelasz i trafiasz wszystko. Nadal musisz celować. Ale to jest pewna umiejętność. Celowania, celowania celnie i poruszania się. To aktualnie zostało wywalone z tej gry. Podobnie jak inne mechaniki, jeżeli chodzi o movement. Nie mówię o slide cancel, nie mówię o, o anulowaniu w ślizgu. Mówię tutaj o takich rzeczach, które zawsze były w Call of Duty. Zawsze... Ach, aż szkoda gadać. Kolejno. Huskers. Jeden z moich ulubionych graczy. Między, między innymi dlatego, że gra na myszce nadal. Warzone 2. Uh, Warzone 2 might be the most unbalanced and stale game from a AAA studio I have ever played in my 20 years of gaming. Co w skrócie po polsku oznacza, że Warzone 2 może być jest jedną z najgorzej zbalansowanych i takich nudnawych, czy takich powolnych gier od studia AAA, czyli po prostu studia, które jest bogate i wielkie i w ogóle, jaką grał od 20 lat. E, nigdy nie widział, że studio, um, studio leadership są out of touch with the game and the community. It's a damn shame, czyli jeszcze e, nie widział jak liderzy danego studia e, nie mają kompletnie dobrego podejścia do gry i do community, które chce wspierać tą grę, bo nawet się z nami niczym nie nie mówią nam nic, nie słuchają nas, więc jest to po prostu no, szkoda, wielka szkoda. Iceman Isaac, jeden z najbardziej obiektywnych osób i moim zdaniem najlepszych osób, jeżeli chodzi o porady, jeżeli chodzi o pokazywanie buildów, jeżeli chodzi o coaching, jest naprawdę solidnym chłopem yy, i wypunktował wszystko, co jest w tym tak. Warzone is a laughing stock, czyli po prostu Warzone to jest pośmiewisko aktualnie. Jeżeli chodzi o Battle Royale, to mamy słabe audio, to prawda, bo czasami słychać kroki, czasami nie, mimo że niby naprawili. I to jest na PC, Xboxie, Playstation. Stuny trwają 3 sekundy około, ale time to kill w grze jest pół sekundy. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Zerowy recoil, zerowy movement, zerowy skill gap, czyli nie możesz się niczego więcej nauczyć. Po prostu drony z bombą, o których powiedziałem, Cluster Mines, czyli miny kasetowe, które też nie wiem po co są w tej grze, skoro mamy już Claymory i mamy już miny po prostu. Dev Errory, Server Crashes, czyli po prostu krasze serwerów, lagi wszędzie. Zero komunikacji od deweloperów, co zrobią, czy widzą problemy, czy nie, czasami powiedzą, czasami nie. Tarcze, które są nadal... Przesadzenie mocne, bo jak ktoś leci tarcza shotgun z tuny, no to sorry, ale już nie pograsz. Więc no sorry, ale jest jak jest. Kolejno, boty. Boty, które są bez sensu, bo czasami wejdziesz w budynek twierdzy i cię boty zabijają. Albo, co gorsza, oglądałem ostatnio customa, czyli turniej, prywatny turniej, gdzie grają naprawdę solidni gracze. Oglądałem Polaków, tam Rocket, Morfeusz i akurat wtedy grał e, Wrona. I co się okazało, że strefa mniej więcej kończyła się na tym... Jakby, z braku lepszego tego, tak takim jakby ala zamku na, na środku mapy, nie? Zaraz obok Zai. I tam było od, od zarąbania botów. I te boty zawsze sprzedały twoją pozycję. Bo ty próbujesz się jakoś tam ugrać, bo nie ma movementu, więc musisz się trochę schować, itd. Tak ale bot przebiegnie, zaczyna do ciebie strzelać, i wtedy się wszyscy odwracają, do kogo ten bot strzela. Albo przechodzisz, jest bot, musisz do niego strzelać, bo on ci zabierze życie, bo cię zdradzi, i tak dalej. I w tym momencie się sprzedajesz. I zamiast walczyć przeciwko graczom, walczysz z botami, co jest kompletnie głupie. Zostawcie boty na DMZ. Kolejno, jakby kolba na trzy strzały. To może już być mniejszy problem, ale nadal jest aimbot na kolbie. Dlaczego mamy aimbota na kolbie? Dlaczego z kolbą po prostu ciśniesz kolbę i gdziekolwiek gracz pójdzie, ty i tak go trafisz? Nie musisz celować, nie musisz biegać za nim. Po prostu ciśnij tą kolbę i zawsze go nie trafisz. Tak samo jest z nożem. Czemu? Po co? Kto o tym... Co? Dlaczego? W ogóle... Yy... Na końcu mamy... Sytuacje w której helikoptery z botami mogą przyjść na ostatniej strefie Ale kolejno Możesz helikopterem polecieć na samą górę I nie widać go na minimapie Więc dopóki go nie zobaczysz Nie zobaczysz że jest helikopter więc nie ma czegoś takiego jak w Warzone, że zawsze widziałeś pojazdy Niezależnie nie od tego, że jest mini mapa, jest dystans mini mapy chyba 150 metrów Czy 200 metrów i zawsze będziesz widział pojazd Nie, tutaj możesz słyszeć pojazd, ale nie widzisz go dopóki nie przy, Będzie w obrębie, nie będzie w obrębie 50 metrów I tak jest z helikopterem, który możesz wyjść na samą górę Zresztą ja wam pokazałem najgłupszy i najprostszy sposób na naolina Bierzesz helę, tankujesz ją, bierzesz wich, bierzesz wszystko co potrzebne Latasz cały czas aż do ostatniej strefy W końcu jak strefa się przemieści, widzisz że się biją, lecisz tam po prostu prostu nura dajesz na, na dobrą pozycję, zabijasz dwóch ostatnich i wygrywasz, koniec gry. I tak to wygląda teraz. no to, to, to Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie. Kolejno, animacja zakładania maski. Przecież było to naprawione w Warzone 1, dlaczego to jest już... Czemu znowu wróciło to? Ja nie rozumiem. W Warzone 1 mieliśmy na przycisk lub mieliśmy po prostu, że to się nie wpieprzało w celowanie i strzelanie. Teraz wrócił ten problem. Dlaczego? Dlaczego popełniamy te same błędy, które popełnialiśmy w Warzone 1 i dlaczego też nie implementujemy tych dobrych rzeczy, które były w Warzone 1. Które community kochało, lubiło, naprawdę szanowało. I wiesz, klaskało im dobrze, zrobiliście brawo, w końcu coś wam się udało. No czemu? Nie rozumiem. Więc sorry, ale ten film to było wylanie wszystkich moich żali. Wszystkich moich żali w kierunku tej gry. I ja szczerze mówiąc mam przerwę od Warzona i gram sobie rankedy. Bo aktualny stan Warzona niestety na to nie pozwala. Bo ja bym mógł przeboleć naprawdę... Rala. Pompa. No sorry, tego też trudno mi kurczę przebolać, ale lagujące się serwery kolejne. To już jest coś, czego ja naprawdę nie znoszę, nie zdzierzę, jest dobra gra. I nagle w trzeciej strefie, czy tam w ostatniej strefie lagują się serwery, ciebie teleportuje, nic nie możesz zrobić. Po co to wszystko? Więc tak to wygląda. Więc jaka jest, jaki jest sens tego wszystkiego? Co my możemy zrobić? Przecież tego gadanie nic nie da. Oczywiście, że da. Oczywiście, że marudzenie, rudzenie komentowanie na Twitterze, pisanie na ty, te... oni to widzą, oni to analizują, lajkowanie chociażby postów takich influencerów, streamerów, graczy, którzy mówią co jest nie tak z tą grą, bo oni, oni to widzą i może nawet zrobienie sobie przerwy od Warzona na parę dni, na tydzień, poszukanie czegoś innego, nie wiem, obejrzenie se serialu, cokolwiek jak zobaczą, że gracze przestali grać i przede wszystkim przestali kupować czego mam nadzieję, że nie robicie, nie kupujecie i nie wydajecie pieniędzy na tą grę, to może wtedy się obudzą i wróci gra, w którą każdy chce grać i którą każdy z nas chce się cieszyć, bo ja nie gadam źle o tej grze, dlatego że chciałbym, żeby ona przestała istnieć. Ja gadam źle aktualnie i marudzę lub płaczę, jak to niektórzy powiedzą, ale ty płacisz, nie, ja nie płaczę. Zwracam uwagę na to, co jest nie tak z tą grą, bo faktycznie to ostatecznie działa. Jak całe community się zjednoczy i powie, że kurde, zrąbaliście grę, albo to wróci tak, jak chcemy, chcielibyśmy, żeby było, albo po prostu nie gramy. No i tyle. Wszystko z mojej strony. Wylałem swoje gorzkie żale. Jest mi trochę lżej, i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. <gry> to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i do zobaczyska.